Mateusz, czy występowałeś kiedyś w meczu, w którym drużyna, której byłeś członkiem, czy jesteś członkiem, 60 minut gra w osłabieniu, a mimo to potrafi wygrać taki mecz? No chyba nie. Nie zdarzyło się jeszcze, żebym w takim meczu grał, ale to pokazuje, no, że jesteśmy mocni, skoro w 10 na 11 potrafiliśmy zdominować przeciwnika i strzelić dwie bramki i wygrać mecz. Nie było takiego momentu zwątpienia w tej 70 minucie, kiedy rywal zdobył bramkę na 1-1, bo do tego momentu widać było po strzelonej bramce, że szanujecie piłkę, staracie się jak najdłużej przy niej utrzymać i te kolejne minuty kraść, żeby jak najszybciej ten mecz na swoją korzyść przekuć do ostatniej minuty. No gdzieś zawsze grając w tym osłabieniu starasz się utrzymywać jak najdłużej przy piłce i kraść te sekundy, tym bardziej, że no chyba grając w przewadze, no to bardziej ta drużyna musi zdobyć 3 punkty, a my gdzieś staraliśmy się utrzymywać przy piłce i bronić tego wyniku. Udało nam się strzelić jedną bramkę, później, tak jak mówisz, straciliśmy tą wyrównującą i szukaliśmy mimo wszystko dalej, dążyliśmy do strzelenia drugiej bramki, bo naprawdę czuliśmy z boiska, że jesteśmy w stanie strzelić tą drugą bramkę i dopisać sobie te 3 punkty. To, że byliście silni w tym meczu, było widać już od samego początku, bo ten początek był naprawdę piorunujący. Adam Radwański mógł chyba, jeszcze pierwszej minuty nie było na zegarze, mógł strzelić bramkę. Ty także miałeś bardzo dobry strzał, ale Gostomski no, świetnie kilka razy uratował swój zespół dzisiaj. No tak, no Radwan miał w pierwszych minutach, później Romek Gergel też miał fajną sytuację, żeby strzelić bramkę i żeby ten mecz się już szybciej dla nas ułożył, no ale no widocznie tak musiało być, no ktoś ten scenariusz napisał i ta kartka John'ego nas nie podłamała, a dalej się utrzymywaliśmy przy piłce i dominowaliśmy nad zespołem Zwęcznej. Chyba jedyne, czego można dzisiaj żałować, to tego, że niestety były puste trybuny, ale mamy nadzieję, że osoby, które oglądały ten mecz w telewizji, to miały takie emocje jak my tutaj. I mówi się, że zwycięstwa budują. To co powiedzieć po takim zwycięstwie? No na pewno. Gdzieś ta atmosfera w zespole jest bardzo dobra, bo no nie oszukujmy się, wyniki też napędzają atmosferę, a cały czas gdzieś te wyniki są bardzo dobre, dlatego atmosfera jest fajna. Miejmy nadzieję, że ta atmosfera będzie równie dobra albo jeszcze lepsza po kolejnych 2 meczach, jakie czekają nas w przyszłym tygodniu. No tak, no teraz jest ten maraton, gdzie mecze są środa, sobota, także nic tylko zwyciężać i żeby ta atmosfera była jak najlepsza i żeby odskakiwać od reszty stawki.